Cześć, a dziś przez bitą godzinę będę grał w legendarny tytuł Bushido Blade. Tytuł, który jest znany z tego, że można załatwić przeciwnika jednym ciosem. Tak naprawdę możemy go wtedy zabić. Z tego co się orientuję, gra nie jest zbyt skomplikowana, więc zobaczymy jak się będzie grało. Zobaczymy czy ta gra no, po tylu latach, tak, druga połowa 90. Czy po tylu latach śmierdzi paździerzem? No już prawie 30 latek. Mamy tryb story, mamy tryb versus, slash mode, training, POV, link mode. Dobra, to zobaczmy sobie jakie mamy opcje. Poziom trudności, dobra, biorę easy, rollout rate, nie wiem co to znaczy. Background, a damy ciemne tło. Dobra. No to co, zacznijmy może, albo nie, zacznijmy sobie od movie. Mamy demo i mamy endingi, ale są wyszarzone endingi. Zobaczmy w demo movie, co tutaj będziemy mieli. Japonia. Jakaś mała wyspa pewnie? Nie, nie wyspa. Jakieś góry. Mamy jakiegoś kowala. Przygotowują bronię pod osłoną nocy. Jaki zły. Też jakiś taki brzydal. To jest postać DLC? Coś im chyba nie wyszło w tym filmiku. A, to jest fragment gameplayu. Sieczają na siebie. No, ten gameplay wygląda trochę wolny. Pobiegli gdzieś i ciach. Jeden cios, giniesz. Musi dobra. 96. No, technicznie druga połowa 90, ale w zasadzie nie, połowa. No i jakieś japońskie krzaczki, dobra. No to co, wejdźmy sobie do story mode. Ten ekran wczytywania w ogóle przypomina mi trochę Commodore 64. Okay, mamy 6 postaci i tu pewnie mamy podział na wagi. Tak bym strzelał. Dobra, kim sobie zagramy? A zagrajmy sobie może postacią, która będzie w miarę szybka. Strzelam, że ta broń, katana, broadsword. A dobra, weźmy miecz. Trzyma w ogóle za ostrze, a nie za rękojeść. Kozak, postać. No i co to mamy w tym miejscu? Jakiś filmik jest, film. Ryukan Dojo of the Narukagami Shinto School is really a secret society of assassins called Kage. Kage, nie mylić z Kage, bo nie, słyszałem jak ludzie mówiąc o Kagemaru, Billy Cage. But one person broke the code of silence and escaped into the ruins of the Sacred Castle. Ciekawe, czy są jakieś do odblokowania. A nie, dobra, ten broadsword nie ma ostrza tutaj na górze. Przed rękojeścią jeszcze. Czyli chyba moja postać mogła to przyjąć. Let's have a clean fight, a ja już chciałem to zacząć. Czy mam tak, to jest chyba takie parowanie.
To jest cios pionowy, to jest cios poziomy. No, szybko. A jeszcze żyje, w ogóle ten gość wygląda jak Zorro. Ej. Ach, ej, to jest dobre, bo ścianę mamy tu obok, nie? No, daj się trafić, typie. Jeszcze żyjesz? Ej, to miało być. Miało być jedno trafienie i koniec. No super. W ogóle moja postać ma na kolaniki. Ekstra akcja. Po co ci na kolaniki, jak ty dostajesz w łeb? Jak clean fight, jak ty mnie tak atakujesz? No. Chyba nie wstanie. Tak jest. Dobra, jedźmy dalej. O nie, po raz pierwszy w życiu odebrałem komuś życie. No, sorry typie, jesteś w Bushido Blade. Nie ma innej opcji. Ale powiem wam, że na razie ten gameplay to jednak trochę czuć old school. Ja jeszcze dobijam. Trzeba dobijać. Zabił, ale zabiera zwłoki i mówi do tych zwłok. To chyba robi pod publiczkę, bo wiedział, że będzie tam kamerzysta. Ale co, cały czas są panże? Ej, ten w ogóle gość wygląda, ma taką stylowę trochę jak Gambit. O, Gambit z X-Menów. Tak. Nie wierzę. O, w ogóle ten miecz nie jest całością. On tam lewituje troszkę nad rękojeścią. W każdym razie nie mogę. Znaczy, w ogóle co? Pokonałeś typie i tyle. O, to po jednym ciosie padło. Ej, ej, ej. Trochę mi się kojarzy z Chun-Li, jak robi w Street Fighter tył Medium Punch chyba? Chyba tak. Nie ma opcji, żebym umarł. Ciekawe, czy on domyślnie miał tę opaskę, czy ona się pojawia. Nie no, nie pojawia się, kiedy dostaniemy trafienie, bo nie dostaliśmy trafienia. Co? Jak on biegnie? Aha! Przez to, że ma taki strój czarno-żółty, a tu jest czarne, to wygląda bardzo dziwnie. Nie, dobra, nawet tutaj wygląda to dziwnie. Tam w ogóle cień jeszcze było widać, jak wskoczył. I co do kanałów? Czy będą żółwie ninja? Żółwie ninja jako postać do odblokowania? Czy postacie? Zacznijmy tego, ile tych żółwi było. Dobra. No dawaj. Ej. Ciekawe, ten drugi cios jest gwarantowany, jak pierwszy zostanie zablokowany. To wyglądało tak, jakby to trafiło na jakimś stunie. Już? Patrzę, ile czasu minęło. No powiem wam, że może być ciężko. Czy, inaczej, zobaczę, czy to story jakoś będzie się różniło, kiedy biorę kogoś innego. A, weźmy może młot.
Ciekawe, czy te przedmioty mają proporcjonalną długość do długości postaci. Okej, to samo. Nieszczęście można przewinąć. A, ten był chyba inny tekst. Czyli różne postacie mają różne powody, żeby bić. Masz młotem w łeb. Presja pod ścianą. Tylko żeby ten pierwszy cios właśnie. Nie, chodź tu. Gdzie ty uciek... Co? Dlaczego tak uciekasz? Okej, okay, to jeszcze jest tak właśnie, że możemy... Jesteśmy pod ścianą, to... Zobaczcie. Broń nie przenika przez ścianę. To jest spoko. Jak zmiksowałem i sam się zrobiłem jeszcze. Co tutaj mam? Nie mogę przejść przez grób, bo zakładam, że to są nagrobki. Znaczy musimy patrzeć na otoczenie, jest spoko. Mogę sobie biegać. Ma taki A2A na zasadzie. Rosja no ale san yo. Warku umu na yo. Babuszka. Sorry, laska, nic osobistego. Okej, tutaj można postawę zmieniać. To jak walka dwóch niepełnosprytnych. Nie, powiem wam, że gdybym miał na przykład ze znajomymi w co grać, to tak myślę, po 5 minutach byśmy podziękowali. Ale spoko, mam grać całą godzinę, to będę grał godzinę. Nieźle mu się głowa obracała, prawie jak Sony. Jeszcze nagrobki mi przeszkadzają. Dobra, dawajcie continue. Rematch. Jest, w głowę dostał, ginie jeszcze. Taki jest trójkąt, trójkąt. Ojaji, ciotto toshi o torisugita you da na. Masz za dużo lat, staruszku, w tej zestawie. Izo, jinjou ni shou. Nie ma clean fight. Masz Zorro. Jest, główka dostał, tak jest. Zobaczymy potem, jak te pozostałe tryby Slash Mode i POV Mode. Po prostu po jedną kółeczku.
No, nie twoja wina, że zginąłeś. Ależ oni są honorowi. Nie ma co. Aha, znowu bieg do kanałów. Czyli story mode polega na kilku walkach, gdzie najpierw walczymy w lesie, a potem w kanałach. Nie, może ta gra robiła... A! Myślałem, że należąco będę walczył. A, dobre, bo ja teraz jestem... Okej, to jest spoko. Bo mnie trafiła. I jakieś tam obrażenia przyjąłem. Nie mogłem chodzić, więc klęczałem. To całkiem spoko. No myślę, że ta gra mogła robić wrażenie w 96 roku. No ale dzisiaj... Nie, dziś się nie da. I jako nagrodę za przejście dostaje się cytat. I w ogóle, dlaczego to jest cytat dwóch osób? Jak to działa? Naru Kagami, no bo to pokazuje, że to powiedziała ta postać. A dlaczego to jest Kanagisai? Nie wiem. Dobra, zobaczmy slash mode. Do training mode powiem wam, że nie będę wchodził, bo wszedłem wcześniej. I nie mogłem z niego wyjść. Także tak, dobra, bierzemy Gambita. Aha, po prostu katana. Automatycznie się wybiera, okej. Może nic innego nie da się wybrać w tym trybie. O, to są jakieś mopki na lasowe. To zakładam, że jest one hit kill. Nie, jednak nie. Makaseta? Dobra. Jak on skończy? Czy da skakać? Ej, to mnie zaciekawiło. A sobie pobiegam, ale się klipuje ten płaszczek. Zobaczymy, jak najdalej mogę uciec. Dość daleko. Masz w plecy, niehonorowo, ale kij z tym. Makaseta. Jeszcze tak będę. Prawie jak wchodzę na bijatkę. Nie, gdzie ty typie? Miałeś leżeć. Makaseta. VHS czy Betamax? To już kto inny. Drugi, czyli pewnie poziom się zmienia co 10. Ciekawe, jak jest tylko wsiadę. Nie!
wygląda, jakby mnie przypadkowo trafił. Trzeci poziom. To jest już czarny ninja. Wiem, że gdyby zrobić z tego właśnie takiego beat'em up'a, gdzie jest więcej postaci, są jakieś ciekawsze plansze, to mogłoby być całkiem spoko. A propos beat'em up, to teraz sobie myślę, że niedawno zapowiedzieli port Fighting Force 1 i 2. Może, nie wiem, czy będę czekał, aż wyjdzie, czy zagram wcześniej w jakiegoś Fighting Force'a. Bo myślę, jedynka to jest taki typowy beat'em up, dwójka to już jest bardziej gra akcji, tam się też strzela. Ale jedynka jest spoko, jedynka szanuje. Jedynka była chyba w CD Action. Ale ja też miałem wersję pudełkową kiedyś. Taką oczywiście na PC-ta, w Big Boxie. Dawaj. Go. Ach, ja już jestem kontuzjowany. O nie! Panie sędzio, żółta kartka dla tego zawodnika. I tak będę do końca pewnie. Ojej. To jest spoko. Tak, zabiłem babę. Trochę się czuję jak Gon w Tekenie. Proszę, zobaczcie, da się to jeszcze czwartolevelowego typka. Ten poziom trudności też przekłada się na ten tryb, ale nie sądzę. O, i po mnie. No nic, ale 31 kili. Myślę, że całkiem przyzwoity wynik. Nie. Aha, to mi się level resetuje level. Być może tak. Nie resetuje level, tylko resetuje się od danego levelu, czyli jeśli będę miał, nie wiem, 34 kile, to podejrzewam, że ten... Aha, dobra, to już nie biorę rematcha. Nie. To niech mi przejedzie. Nie, bez kontynuacji. 4, 3... Ci 0. Dobra, i POV mode. Zakładam, że to jest po prostu walka, tylko z perspektywy pierwszej osoby. To może być spoko. Dobra, weźmy tę laskę i... A, tego. W sumie on trochę na ulańca wygląda. Katany. Nie stoją prawie tipuzując. Oj, mam więcej plansz. Proszę bardzo. To w trybie story nie dało się ich dodać? Dziwna sprawa. Tak, nie powiedziałem. Jest taka polska gra, w którą kiedyś też na pewno zagram w bitej godzinie. Nazywa się Hellish Quart i z tego co kojarzę, ona była wzorowana właśnie na Continuum. Aha, bo to jest po prostu pewnej walce. Była wzorowana na Bushido Blade, bo tam też jest tak, że możemy od jednego ciosu zginąć.
W ogóle temat bijatyk z perspektywy pierwszej osoby to jest coś ciekawego, bo problem z takim podejściem jest taki, że ciężko wyczuć zasięg. Mamy bitkę 2D, 3D, w każdym razie taką, gdzie jest widok od boku. O, mogę kółeczkiem sobie zrobić tak. Wiecie co, ja zrobię tak, że... Okej, okay, jeszcze link mode, zobaczmy. Aha. I endingi. Co, ja nie mogę siedzieć endingów? Przecież jak przeszedłem jakąś dwiema postaciami story mode. Czy ending się pojawia tylko wtedy, kiedy jest na hardzie? Zróbmy może tak. Przejdę teraz story mode'a, zobaczę, czy coś się zmieni. Tam. Dobra, Red Shadow znowu. Jeszcze nie grałem, finish nie wiem. The Meikyokan Dojo of the Narukagami Shinto School. Utsusemi-sama no kōdou wa watakushi ni wa wakaru. Shikashi, Utsusemi-sama to kare ga tatakaeba yokute ayuchi. Yokute ayuchi. Nie mogę na to pozwolić. Trochę kryptyczne jest to, jak te endingi zdobyć. Soredewa. Soredewa. Jaki tam team fight? Ty masz zginąć, Zorro. Zorro z młotem. Czemu się bronić? O, dobrze. Dobrze. Raz w łeb i elo. Ach, dobra, mogłem zostawić w sumie. No i co, znowu będą cztery walki, kanały i koniec. I skończył gadać. Dead. Co ona powie? Watakushi wa tada. I nie, ja chciałam zabić Dojo Mastera. Nie ciebie. Niepotrzebnie ciebie zaatakowałam. Bardzo mądra. Kina. Jeszcze masz w łeb, jakby ci było za mało. Kina. Watakushi no kokoro to wa kankei naku kitte shimau. Nie chcę zabić. Nie chcę zabijać. To trzeba było zostać w domu dopiero. Czyli bieg taki jest u każdej postaci. Biegnie sobie przez las. No... Zaraz padnie do kanałów i zwróćcie uwagę na cień tutaj po lewej stronie na dole. I będzie jak skoczy. O, właśnie widać było jak leci. Tak jakby przyspieszyła. No, przepraszam za lekkie ziewanie, ale jeszcze w miarę wcześniej jak to nagrywam. I no, tytuł nie porywa. Tak. No ale zobaczmy. Jeśli teraz nie odblokuję endingu, to wezmę na hard i zobaczymy, czy uda się wtedy przejść i odblokować ending. Przecież to powinien był zginąć. Take care of yourself. Jakie odstające uszy. Dobra, zobaczmy. Mówi. Tak, krzyżykiem. No nie ma. Nie ma tych endingów. No to teraz opcje. Hard. Nie ma medium.
Chyba, że ja ustawię jeszcze zapisywanie. I wątpię, ale jakbyś to się nie zapisywało automatycznie i przez to nie miałbym tych endingów. No nic, zobaczymy. Story mode. Przejdę może po kolei, tak przyszedłem tą pierwszą, więc teraz drugą postacią. Tam, no wcześniej przyszedłem story mode, ale już sobie nie pamiętam kim. I też ciśniemy dalej katanę. Klota wyprężona. Czyli ten początek jest taki sam. Nie mogę uwierzyć, że to jest są naprawdę sekretni asesyni, sekretni zabójcy. Co zrobię? Procent Commodore 64. Kto wymyślił taki ekran ładowania? Brzydki. Idą! Jinjouri shoubu! Ej! Ja! Ej! 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 Nie, nie. Co on zrobił? Kompletnie nie rozumiem, jak ta gra systemowa działa. Continue, no jasne. Mamy przejść na hali. Ciekawe, czy przez te pół godziny niecałe, które zostały, uda mi się przejść. O, dobrze. Tutaj pewnie na farcie jakimś ciosem trafi i będzie do przodu. Po raz pierwszy w życiu odebrałem życie. Trochę inaczej mogliby to przetłumaczyć. Znaczy, no z japońskiego na angielski. Bez powtarzania słowa życie. No jasne, że gotowe. Ciekawe, czy ona mogła się... A może przez to, że ja ich atakuję wcześniej, nie ma tych endingów. Nigdy bym nie pomyślał, że będę musiał cię zabić, czy po prostu zabiję cię. Skuj się! Okej, idzie szybko. Dobrze, trzecia walka. Tu już jest wycieczka do kanałów. Nie, chyba jeszcze jedna. Tak. Cztery walki. Ten boss. No tak, czyli w sumie gra się ze wszystkimi postaciami. Mamy sześć postaci, czyli czterech przeciwników. Ostatnia postać, no i plus nasze, to jest sześć. Bez komentarza. Chciały być trzy kropeczki, ale nie zdążyłem. Continue, jedziemy. Jedziemy, panowie. To jest coś, co od niedawna mam na streamie, jako, na Twitchu, używam jako powitanie takiego. Nowego followa, o. Bieg. Wszyscy tak samo biegną. Wszyscy mają taką samą animację biegu. No oczywiście, wszyscy ludzie tak samo biegają. On w ogóle w tym stroju wygląda mi na rycerza zodiaku. Masz stópkę. A! To było, kurde, pro. O nie, teraz co, oboje... Co on zrobił? Doktor Boskonowicz. Typie, coś ty zrobił. Continue. Continue, nie, na co kanałach trzeba już wygrać.
Ina. Ej! Ej! Cza! Ej! Jeszcze żyje? Jaki twardy. Okej, czyli wychodzi na to, że każda postać ma inną serię. On dostał w twarz. No, dobra. Jest typ pokonany. Jak to psa będzie leciało, to w tym czasie poszukam, słuchajcie. Co można tutaj odblokować i jak? Wejdę sobie na GameFAQ. Guides. Move list FAQ. Czyli, zobaczcie, ostatni typ przeżył, ale ci wcześniejsi ten... zginęli. Czyli można jakąś postać w ogóle odblokować, słuchajcie. Tylko trzeba przejść przez slash mode bez kontynuacji. Jest 9 poziomów. Tak. Ending. As the manual says, each character has two ending movies. People may want to activate them all for the sake of completeness. So here's something resembling a guide. Czyli każda postać ma dwa endingi. Pierwszy można odblokować po prostu przechodząc. Ej, ale to jest if you can't get this movie, you suck. And I mean that in the nicest possible way. Trzeba skończyć grę, nie ma żadnych warunków. A drugi film się zdobywa, jeśli... Okej, jest jakaś procedura. You need to run to the well while fighting your first opponent. O rety. You don't need to disable their legs, but if you do it, it saves you from fighting them in the next screen. What? Co? Coś mi tutaj nie pasuje. A, dobra, jeszcze raz odpaliłem to demko, sorry. Zobaczę, czy tutaj mogę podbiec do tej studni. Czyli wychodzi na to, że trzeba wskoczyć do studni i potem wygrać, nie dostając żadnych obrażeń. Remember to follow the Bushido, czyli trzeba... Dobra, co, gdzie to jest, gdzie to jest? Okej. Okay. To jest sprytne. Tylko, że to już jest koniec.
i właśnie się gra zawiesiła. A! Okej. Okay. Czyli jest dalej. Możemy biec. Dobra, chodź typie. Gra się przywiesiła, ale... Ej. Ja myślałem, że tam jest tylko taka malutka lokacja. A tu proszę. Biegniemy, biegniemy. Teraz się znowu wczyta. Tak. Jak tu się skacze? A to jeszcze tak, można rzucić komuś w twarz. No, ta kamera tutaj nie pomaga. Ale dobra, gdzie jest ta studnia? Dobra, wczytuj się, wczytuj się, wczytuj się. Okej, okay, to gra chyba czeka na to, aż mój przeciwnik tutaj dobiegnie. Znaczy, to jest spoko. Spoko pomysł. Dobra, no chodź tu. Chodź tu, dobra. Dźwięki jakby ogniska takie. Dobra, wiecie co, ja zapauzuję i zobaczę, jak się w tej grze skacze. Czy tutaj mogę... co tu będzie? Aha! Nie, nie, nie! Że jesteśmy tak daleko, to pozwól mi. Tu mamy w ogóle jakąś wodę. Dobra, nie, ja muszę zobaczyć, jak tutaj się skacze. Przód. Okej. Okay. Nie, no tak. Można się coś spiąć. O, dobra. No to biegniemy dalej. Wiecie, jak się czuję? Czuję się trochę, jakbym grał w... Chodźcie, typie. Jakbym grał w Shadow of the Colossus, gdzie odkrywamy krainę. Tylko, że bez konia. Konia żeśmy w domu zostawili. Dobra, zginamy się. Ach, ej, jakie dobre. Moja postać ma ten... Ma rękę kontuzjowaną. Idziesz, idziesz? Dobra, idź. A co, jeśli studnia była w drugą stronę, ja tutaj tak biegnę? Kurczę, ale ta plansza jest duża. Po co? Po co oni to zrobili? Właśnie zastanawiam się, bo... No, walka jest dość krótka. A to się okazuje, że... mamy dość dużą lokację. Co teraz do końca tej bitej godziny będę... O, mamy jakiś domek, jakieś światełka. Do końca... Nie! Gdzie z tym młotem? Gdzie z tymi łapami? Okej, okay, to nie jest domek, to jest jakaś taka kapliczka. Tu mamy zamek, ale... tekstury są dziwne. O nie! Nie, nie, proszę pana, tutaj biegniemy. Tu zapraszam. Jest grób. Możemy dalej biec. Teraz się każe, tak, ślepa uliczka. W jakiej grze było ślepa uliczka, koniec gry? Ach, w Hugo przecież. Ślepa uliczka, koniec gry. Chyba było jak ten. Struś. Jazda na strusiu przez dżunglę. Dobra, idziemy tutaj. Tutaj jakieś pieseły słychać. No, nie no, bardzo mądrze, typie. Biegniesz z młotem i bijesz młotem w ścianę. Gratulacje. Drzwi? Nie wiem.
Ale to na pewno jest już kratka. Dobra, tutaj wejdę. Gdzie mnie bijesz? W łeb się uderz. No chodź tu. To się każe, ja w ogóle wbiegam w kółko. Gdzie tam? Chcesz się odlać przy tym drzewie? Ciekawe, czy tam można spaść. Dobra. Zapraszam. Jest! To biegłem. Nie, jak tam wejść? Co? Dobra, wiecie co? Nie mogę tego zepsuć. Muszę zobaczyć. O, to nawet jest instrukcja w innym FAQ. W innym poradniku. Jump over the fence. Jak się skacze? Bushido Blade. Jump. F, R2, R1. O, jest. Dobra. Nie, bo zaraz mnie zabije. A ja tu bym nie chciał przegrać. O to chodziło. Teraz znowu będę musiał tutaj biec? Prawda? Nie, uff, dobra. Okej, dobra, to już wiem, jak skoczyć. Ej, ale dobra, co by nie mówić, to jest mega motyw. Tylko, że jakby ona się nie ruszała. Dobra, jestem. Ale znowu tam cień był popsuty. I teraz w teorii jestem jeszcze na hardzie. Ojejku, teraz w teorii powinienem wygrać bez, jak w nim mnie nie trafi. I tam jeszcze jakieś mobki chyba mają być. Zobaczymy. Replay. Emocjonujący ten replay. Nie ma co. Nie ma co. No i co teraz? Idą! 尋常に勝負!
Dobra, zaraz się uda. Double KO. Dobra, tego jeszcze nie miałem. Co daje Double KO w Bushido Blade? Ciekawe, czy będzie jakaś unikalna animacja, czy ja przegram, czy on przegra. Ja przegrywam, ale ten płaszczyk się fajnie tutaj ma, lata. Dobra. Sobie chyba z tego shorta zrobię. Co się staje, jeśli wziął Bushido Blade? To są chyba inne. Dobra. Teraz zobaczmy, czy zdobyłem ending, bo to jest bardzo ważne. Mówi? Nie. I teraz tak. Z tego, co rozumiem, tutaj pewnie to w instrukcji było napisane, no ale dostępu do instrukcji nie mam, że trzeba pilnować kodeksu Bushido. Czyli nie można atakować przeciwnika, kiedy leży na ziemi. No come on, nie ma Okizeme. Nie można trafić przeciwnika w plecy. No jak się odwróci? Sam się prosi. Nie można atakować przeciwnika, kiedy wspina się. I nie można uciąć przeciwnikowi głowy. Before they are ready. I nie można też rzucić na przeciwnika kurzu. Czy tam jakiegoś piasku. No dobra, to teraz tak. Zastanawiam się, co zrobić. Zostało kilka minut. Ja chyba wezmę story mode. I pobiegam. Pobiegam jeszcze, zobaczę, co tam jest ciekawego. Spróbuję dobiec do tego samego miejsca, gdzie byłem. I zobaczymy. A teraz wezmę sobie. I zobaczymy, czy tam jeszcze coś jest ciekawego. Nie wiem w sumie, czy zdążę tam dobiec, ale mam, wiecie co, instrukcję, jak dobiec szybciej, więc może się uda. Dobra. No i tutaj biegamy, moi drodzy. Bushido Blade to nie jest bijatyka, to jest bieganka. To nie jest walking sim, to jest running sim. Siema. No to elo. Zapraszam tutaj. Biegniemy. Zobaczymy, ile mi się uda. W jakim czasie. Jak ktoś w latach 90. grał, to nie miał instrukcji i no to nie miał pojęcia, jak to jest zrobić te endingi. Czyli co, za mostem, w lewo i wspiąć się. Zakładam, że to tutaj zaraz będzie na górę. Może nie. Turn left, to jest go across the bridge, turn left and climb up. Okej, no to tutaj teraz powinien się wspiąć chyba. No bo tak bym... Ups. Okej, to wiecie co, ja się cofnę. Chodź tu. Dobra, wczytuj się planszą. No bo tam nie szedłem jeszcze, nie, więc zobaczymy. Dalej. No chodź tu, nie tam się czaisz. Moja droga, musisz walczyć według kodeksu Bushido.
Za jakimś budynkiem mam w prawo skręcić. Jeśli dobrze idę. Nie, nie, to żartuję, to w prawo i teraz pass the building, dobra. O, to jest już miejsce. Aha, dobra, czekajcie. To my, ja tutaj szedłem wcześniej, czyli tutaj muszę iść. I tu się wspiąć chyba. Wspinasz się dobrze. Szybko, szybko, bo już zostało mało czasu. Bita godzina powoli dobiega końca. No to come on, kodeks Bushido. Bambusy. Co to jest jeszcze? Nie, ja już się pogubiłem. Dobra, dojdziemy, czy dojdziemy, nie to nie. Tu chyba byłem. Tak, dobra, to tędy. Nie, co? Rzuć, dobra. Zdążę. Mamy pieski, więc chyba dobrze. Tak, bo tu było te drzwi i chyba do góry teraz. Tak, były tutaj takie dziwne konstrukcje. Go, dobiegnijmy tutaj. Tak, to było tutaj się przydało. Tak, dobra. No to niemal w ostatnim momencie. Zobaczmy, czy to jest coś ciekawego, czy biegłem tutaj na darmo. Tutaj tak. Możemy sobie wejść. Okej, okay, nic więcej tutaj nie ma. No to elo. Spadnę, pokonam dwójkę przeciwników. O właśnie, zobaczyłem, może teraz się uda odblokować ending. A właśnie, nie będę zaczynał gadać, jak ona...
O, i teraz na przykład chyba to byłoby traktowane jako trafienie w plecy. Okej, okay. Po kanałach jeszcze można biegać, to zobaczmy co to jest. Nie no, gdzie ty lecisz? Jakiś domek w ogóle tu jest? Czy można w tę stronę? Ja się kojarzę, że tutaj też jest. Nie, już nie ma niestety. Dobra, to się udało. Mam nadzieję, że to było zgodne z kodeksem Bushido. Jedziemy. No, już zaraz kończymy. Nie chcę, ale co właśnie zrobiłeś? Czy to było zgodne z kodeksem Bushido? Dobra, nie. Nie wiem, czy nie za szybko. Gdyby tu był jakiś indykator. O nie. Czyli zrobiłem źle, nie będzie endingu. No to niestety, nie udało mi się. Jak oceniam grę? No w dzisiejszych czasach jednak już słabo. Ale na pewno było to ciekawe. Bardzo się cieszę, że odkryłem, że można, znaczy odkryłem, że przeczytałem, że można tam biegać, bo bez tego byłby, no byłoby ciężko. To wszystko na dziś. Dzięki, do zobaczenia w bitej godzinie w środę następną o godzinie 18. A jeśli jest jakaś gra, w którą chcielibyście, żebym zagrał, no to napiszcie proszę w komentarzu. Do następnego. Cześć.